Debata jedynki. Po tak miłej zapowiedzi chciałoby się powiedzieć, będzie przyjemnie, ale będziemy mówić o rzeczy smutnej, o zabiciu dziennikarza. Kiedyś zabito Annę Politkowską, potem zginął Grigori Gongadze, ale cały czas mówiliśmy, no tak, to Ukraina, to Rosja, tam są takie standardy. Niedawno na Słowacji zabity został młody dziennikarz śledczy Jan Kuciak. I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. A moimi gośćmi w studiu w Krakowie jest Władimir Petrilak. Witamy cię, Wlado. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarz, znawca problemów słowackich, czeskich, a także dziennikarz śledczy od dawna. A w studiu w Poznaniu Krzysztof Kazimierczak, zajmujący się sprawą zabójstwa dziennikarza Ziętary. Dzień dobry. Witam państwa. I Jolanta Hajdasz, szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pewnie nie w tej kolejności powinienem przywitać, ale już skoro taka twarda tematyka, no to zastosujmy trochę gender. Wlado, zwracam się do Władimira Petrilaka. Powiedz nam, co dziś wiadomo na temat zabójstwa Jana Kuciaka. I czy te fale protestów, które właśnie wstrząsają Słowacją, to już apogeum, czy będzie jeszcze gorzej? Morderstwem Jana Kuciaka i jego partnerki Martiny Kuśnierowej, trzeba tak dodać, nie wiadomo nic. Nie wiadomo, kiedy to morderstwo zostało popełnione i nie wiadomo, co było motywem tego morderstwa i kto go popełnił. Nie wiadomo i nie wiadomo, znów powtarzam to słowo, jak długo będziemy żyli w niewiedzy, ponieważ prokurator generalny Republiki Słowackiej nakazał embargo na wszelkie informacje, ponieważ policja, oględnie mówiąc, wprowadzała opinię publiczną lekko w błąd, podając to z kolei różne sensacyjne, a niepotwierdzone wiadomości, tak samo jak ta pierwsza, która została podana kilka dni po morderstwie, że ta sprawa ma prawdopodobnie, to powiedział komendant główny Policji Słowackiej Tybor Gaszpar, ma związek z pracą tego młodego dziennikarza. Nawet tak, to nie jest pewne. Wtedy podano taki trop, że to może być związane z kalabryjską, z którymś z kalabryjskich klanów Drangetty. Czy to jeszcze wytrzymuje próbę czasu, czy to też taki był fake news, jak można powiedzieć? No, na razie to nie wytrzymuje próby czasu, ponieważ członkowie tej rzekomej grupy mafijnej, właściwie siedem Włochów żyjących na wschodniej Słowacji, zostało w spektakularny sposób zatrzymanych przez policję, ale ta oczywiście z powodu braku dowodów ich wszystkich cichcem wypuściła. Aha, czyli ten najbardziej sensacyjny wątek, wątek tej kalabryjskiej Drangety, to także dziennikarska kaczka bardziej chyba, tak? To znaczy... Nie wiemy. Nie wiemy do końca niczego. Teraz został zatrzymany jeden ze wspomnianych w artykule Jana Kuciaka Włochów, ale zupełnie to zatrzymanie jest związane z inną sprawą. Wydano na niego europejski list gończy, nakaz aresztowania we Włoszech. W związku z przestępstwem narkotykowym popełnionym jeszcze kilka lat temu we Włoszech i słowacka policja na podstawie tego europejskiego nakazu go zatrzymała. Poruszenie, które wywołała śmierć młodego dziennikarza i jego narzeczonej, jest ogromne. 100-tysięczne manifestacje. No, Fico będzie musiał chyba ustąpić z funkcji premiera, choć pewnie nie ustąpi z fotela władzy, jak się mówi. Konflikt między prezydentem a premierem. Wszystko to wywołane przez zabójstwo dziennikarza. I to jest niesamowita sprawa, bo Fico już de facto ustąpił, a już Słowacja ma prawie że nowy rząd. Prezydent Andrzej Kiska po morderstwie, no, rozpoczął ostrą walkę polityczną, korzystając właściwie z tego, z tej niesamowitej fali niezadowolenia, która odbiła się właśnie na tych manifestacjach, które były w Bratysławie i w kilku słowackich miastach. Żadna z nich nie miała 100 tysięcy, to razem jest policzone.
Ale te manifestacje mają związek z tym, o czym pisał też Jan Kucjak, choć on nie był dziennikarzem śledczym, tu jeszcze trzeba też wytłumaczyć jedną rzecz. To był dziennikarz analityczny, ale nie był takim, jak powiedzmy, ty jesteś dziennikarzem śledczym, ja też nie jestem dziennikarzem śledczym, to tam błędnie troszeczkę powiedziałeś. A pamiętam czasy, jak z Petruszką Szustrową badaliście różne ciekawe akta, no to był początek. No, to badam, ale teraz w Ameryce Łacińskiej, to jest co innego. To niezwykle ciekawa historia, jak czeska STB próbowała zrobić zamach stanu w Brazylii. Niezwykle ciekawa. Tak. Ale to kiedyś o tym będziemy opowiadać, bo wtedy poprosimy naszego przyjaciela Mauro, z którym piszesz tą książkę. Niezwykła książka. A teraz przenosimy się do Poznania. Krzysztof Kazimierczak. Zabójstwo Jarosława Żiętary do dziś właściwie niewiele wiemy. Czy to nie przypomina tej sprawy Kuciaka? Znaczy, przypominać nie przypomina w sensie samego sposobu wykonania tej zbrodni z pewnością, ponieważ jego zabito w sposób jawny, prawda, wiadomo, został zastrzelony. Jego partnerka także, można domyślać się, czy było to zabójstwo mające na celu zastraszyć, czy też była to forma zemsty, czy też było to zabójstwo mające uniemożliwić jakąś jego dalszą działalność. Natomiast w przypadku Jarosława Żiętary, cała sprawa, właśnie to, co tutaj padło słowo, właśnie, że niewiele wiadomo, że niewyjaśniona, właśnie jest zupełnie inaczej. Te całe lata, 20, prawie 6 lat, które upłynęło od tamtego czasu, to były lata, w których przez większość czasu nie było nic wiadomo, nie było wiadomo oficjalnie, ci, którzy wiedzieli, nie za wiele coś mówili, a przede wszystkim nie było żadnych śledztw rzetelnych w tej sprawie, nie było czegoś nawet w jednym promilu porównywalnego do tego, co dzieje się w przypadku śmierci teraz dziennikarza na Słowacji. Dopiero po roku wszczęto śledztwo i właściwie wszczęto je tylko wyłącznie dzięki staraniom dziennikarzy, interwencji rodziny u rzecznika praw obywatelskich ówczesnego. Przypomnijmy, ile to lat już minęło od tego 26 zabójstwa. Lat minie właśnie w tym roku i tutaj przestępcy w przypadku Jarosława Żiętary posłużyli się zupełnie inną metodą. Porwali go i zabili go, później jego szczątki zniszczyli. Wiadomo, naprawdę bardzo wiele wiadomo, tylko to jakoś nie może się przebić do opinii publicznej. Wydaje mi się, że jest traktowane jako taka sprawa archiwalna, to może a wcale teraz nie się jest przebije. Archiwalną. Jaki jest najnowszy stan badań nad tym zabójstwem? Znaczy tak, trwa proces Aleksandra G., niegdyś najbogatszego Polaka, oskarżonego, tak, potem senatora, człowieka parokrotnie już skazanego za różne przestępstwa w międzyczasie. To jest człowiek, który odpowiada za podżeganie do zabójstwa Jarosława Żiętary. Są świadkowie, dosyć zwarty materiał dowodowy. Jest to proces poszlakowy, ponieważ nie ma zwłok Jarosława Żiętary. Natomiast trwa i prowadzone jest w Krakowie także, gdzie tutaj sprawa Piotra Jaroszewicza ostatnio stała się bardzo głośna. Prowadzone jest śledztwo dotyczące samej realizacji zbrodni, porwania i zabójstwa. Jest to śledztwo, w którym jest dwóch ludzi z zarzutami. Są to byli ochroniarze nieistniejącego już holdingu Elektromis, kiedyś potężnej firmy, do Mariusza Eś, która naprawdę była nie tylko potęgą gospodarczą, ale także miała ona przez różny sposób wpływy na różne sfery działalności, nie tylko w Wielkopolsce. Jarosław Żiętara. Tak, Jarosław Żiętara, i to jest właśnie coś, co właśnie ciągle słyszę, nie wiadomo, co się stało. Jarosław Żiętara przez prawie rok prowadził niewątpliwie śledztwo dziennikarskie, bardzo żmudne, polegające na zdobywaniu informacji, które wtedy zdobywanie ich było obarczone ryzykiem, ryzykiem takim, jak się przekonaliśmy później, ponieważ dotyczyło ono afery spirytusowej BIS. Afera spirytusowa, słynna sprawa przemytu z Niemiec, prawda, ogromnych oszustw podatkowych, celnych, akcyzowych konkretnie, a także innych. Ona została zablokowana przez tam ówczesny Sejm. Powołano pierwszą w historii Polski komisję śledczą, prawda? To zostało zablokowane, ale skupiono się na granicy niemieckiej. A tymczasem ludzie, biznesmeni, ludzie mający pieniądze, będący jednymi z najbardziej bogatych Polaków, wpadli na pomysł, jak można to robić dalej. I robili prawie, że to samo. Z Niemiec do Polski, tyle, że przez południową granicę. Właśnie mówię
mówimy tutaj, mówimy o zabójstwie na Słowacji. Nie wiem, czy to była Słowacja, czy to były Czechy bardziej. W każdym razie przez południową granicę robiono dokładnie to samo, na skalę ogromną i Jarosław Ziętara ustalił to. Naprawdę zebrał sporo materiału, ustalił firmy, ludzi, powiązania, wpływy, powiązania z ludźmi władzy ówczesnej, władzy po 89 roku, czyli tutaj mówimy o władzach tej Polski, która miała być zupełnie inna. I Jarosław Ziętara tropił to i był bliski opublikowania. Okazało się wówczas, że nie są media zainteresowane tym. Jarosław Ziętara próbował opublikować to w mediach, przepraszam, regionalnych w Wielkopolsce, nie było chętnych. Próbował uderzać następnie do Gazety Wyborczej. Wiemy, że chciał osobiście spotkać się z Adamem Michnikiem nawet. Adam Michnik twierdzi, że nie przekazano mu tego. Jarosław Ziętara podejmował szereg różnych działań i skończyło się to tym, że bandyci dowiedzieli się, no ponieważ musiał jako dziennikarz w pewnym momencie odsłonić karty, musiał zebrać, musiał rozmawiać z tymi ludźmi zamieszanymi w ten cały brudny interes i wtedy próbowano go przekupić, potem próbowano go zastraszyć, pobito go, napadnięto go w mieszkaniu. Są świadkowie tych wydarzeń, a następnie zdecydowano, żeby go zgładzić, tylko że nie chodziło tutaj tylko, żeby go zabić, ale żeby uniemożliwić ujawnienie ustaleń tego dziennikarskiego śledztwa. Dlatego porwano go, udawano policjantów, był fałszywy radiowóz, przebrani byli funkcjonariusze milicji, ZOMO, za funkcjonariuszy policji, którzy go porwali i następnie był przez kilka dni męczony, torturowano go, wydobywano od niego informacje, w tym czasie przeszukano mu mieszkanie, przeszukano redakcję, jego biurko w Gazecie Poznańskiej. Sam byłem świadkiem, jak przyszli ludzie podający się za policjantów i na naszych oczach wzięli z jego biurka kasety magnetofonowe, na które Ziętara miał nagrania. No, proszę sobie wyobrazić, śledztwa wtedy nie wszczęto. Przez prawie rok nic, mimo że była notatka, że widziano, jak został porwany. Takie były tam wówczas czasy i to się wszystko nałożyło. Obecnie ustalenia są objęte tajemnicą. Ja tutaj słyszałem właśnie od kolegi, że na Słowacji wszystko jest objęte embargiem. Ja myślę, że takie embargo jest dobre. W sprawie Jarosława Ziętary, gdy coś wychodziło na jaw, to zwykle szkodziło sprawie. Obecnie nie wiemy nic. Jest to jedno ze śledztw Prokuratury Krajowej, jak wiemy od prokuratora generalnego, należące do priorytetowych, które objęte jest taką tajemnicą, że naprawdę nie wiadomo nic i mam nadzieję, że ono zakończy się, nie wiem kiedy, naprawdę czymś, co da już bezsprzecznie argumenty do tego, żeby przestano mówić o jakiejś niewyjaśnionej, zagadkowej sprawie i żeby mówiono głośno. W Polsce Politkowska została zamordowana, Gongadze został zamordowany, ale w Polsce w 1992 roku w demokratycznym nominalnie kraju zamordowano dziennikarza Jarosława Ziętarę. I o tym trzeba mówić, a my kontynuując taką dobrą pasę debaty jedynki, nagłaśniamy sprawę, po raz kolejny nagłaśniamy sprawę Jarosława Ziętary, mając nadzieję, że bardzo szybko dowiemy się nowych szczegółów w tej sprawie, tak jak nagłaśnialiśmy sprawę zabójstwa Piotra Jaroszewicza i Alicji Solskiej i tydzień później już ukazały się nowe rewelacyjne informacje. A kiedy robiliśmy tutaj o tym debatę, to tak właściwie nie... Wszyscy się zastanawiali, po co odgrzewać tę sprawę po latach. Trzeba odgrzewać. Odgrzewamy też sprawę Jarosława Ziętary. I to przy okazji zabójstwa Jana Kuciaka z tragicznej sytuacji ze Słowacji pokazujemy, że w Polsce też były zabójstwa dziennikarzy. Jolanta Hajdasz, szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Czy często spotykasz się z tym, że dziennikarze, zwłaszcza dziennikarze lokalni, są zastraszani? Nie mogę powiedzieć, żeby to było jakoś bardzo często i jakichś takich przykładów z ostatnich miesięcy drastycznych nie ma. O zastraszaniu, które bym mogła tutaj przytoczyć, które by po prostu porównywalne z tymi sprawami, absolutnie aż takich nie ma. Natomiast na pewno bardzo jest to może nie w takim stopniu, ale bo różne formy są po prostu wpływania na dziennikarzy, zastraszania ich, czy raczej może powstrzymywania od publikacji, czy zajmowania się pewnymi tematami. Jak się gdzieś grozi w Polsce dziennikarzom? Groźby mogą być bardzo proste. Sposoby. Po prostu
pierwszy, najzasadniczy, to wynika po prostu z pozbawiania dziennikarzy pracy, pozbawiania dziennikarzy dochodów, pozbawiania jakiejkolwiek stabilności. Raz, że dziennikarze mają po prostu sytuację taką, że właściwie nie trzeba, że bardzo łatwo ich pozbawić pracy. Nawet media publiczne zatrudniają mnóstwo osób tylko za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej albo przez samozatrudnienie. Więc człowiek, który nie jest stabilny finansowo, który w każdej chwili może utracić podstawowe swoje źródła dochodu, nigdy nie będzie pewny siebie, niezależny w takim stopniu, jak wymagałby tego zawód, który wykonuje, czyli zawód dziennikarski. Druga sprawa to jest oczywiście wpływanie przez właścicieli mediów, dlatego że to samo dotyczy, tylko na skalę o wiele większą, po prostu wpływania na tych, którzy są właścicielami mediów, bądź pełnią w nich odpowiedzialne funkcje i działają na rzecz jakichś jeszcze wyżej od siebie postawionych właścicieli. Wystarczy, że komuś się zagrozi, że pozbawi się daną firmę medialną wpływów reklamowych, konkretnych zleceń i po prostu i byt tej firmy jest natychmiast pod znakiem zapytania. Bo, czyli taka presja ekonomiczna. Taka presja ekonomiczna, dokładnie tak. Oczywiście na pewno się zdarzają też jeszcze bardziej skomplikowane sprawy dotyczące bezpośredniego zagrożenia życia. Wtedy, bo widzimy dzisiaj, obserwując sytuację w Polsce, także tą po prostu w mediach i za granicą, i w Unii Europejskiej, że po prostu na forum publicznych, czyli właśnie w mediach, w internecie także, po prostu toczy się ostra walka gospodarcza, ostra walka polityczna, gra służb specjalnych, w których oczywiście no, dziennikarze są mimowolnymi uczestnikami, niechcący mogą po prostu stawać się narzędziami jednej, drugiej, trzeciej, czwartej strony. I wydaje mi się, że właśnie to, co łączy oba te omawiane przez was, przez panów, tak drastyczne właśnie przypadki wpływania i zastraszania dziennikarzy, jak ten sprzed 25 lat z Poznania, Jarka Ziętary, śmierć i zabójstwo Jana Kuciaka, to po prostu to właśnie bardzo młody wiek tych ludzi. Przecież ci dziennikarze ile lat mogli uprawiać ten zawód? Kilka. Nawet jeżeli zaczynali bardzo wcześnie, jako studenci, to przecież Jarek miał 24 lata. Jan Kuciak 27. Więc to nie są dziennikarze, którzy są starymi wyjadaczami, którzy między jakimiś wplątali się po prostu i od lat rozpracowywali jakieś grupy i mogli faktycznie ujawnić nie wiadomo jak po prostu ważne informacje. W mojej ocenie, że byli na tyle młodzi, że nie wiedzieli, że pewnych rzeczy robić nie wolno. Myślę, że byśmy ich krzywdzili, gdybyśmy taką tezę chcieli jakoś specjalnie udowodnić, bo wykazali się na pewno wielką odwagą i jakimś poczuciem po prostu no, misji swojego zawodu, jeżeli zajmowali się tymi tematami. Ale wydaje mi się, że szczególnie tak na Słowacji to widać, że tak jakby ktoś potrzebował takiego bardzo obrazowego, spektakularnego zabójstwa, który po prostu jest dobrym pretekstem do tego, żeby jedne grupy władzy, jedne grupy odsunąć od władzy i zamienić no właśnie, się innymi. Bo, na Słowacji, bo zaskakujące po prostu są właśnie następstwa tej śmierci. Tak. Na Słowacji zabójstwo dziennikarza pociągnęło za sobą wrzenie polityczne i kto wie, czy nie przewrót. Władimir Petrilak. Czy to pierwsze takie spektakularne zabójstwo na Słowacji i w Czechach, czy też już zdarzały się wcześniej takie rzeczy? Takiego wydarzenia to nie było. Na Słowacji zdarzyło się to, że zniknęli dziennikarze i do dziś nie wiadomo, gdzie są. Ale to są te lata 90., które były bardzo dzikie, ale ja jeszcze w związku z Janem Kuciakiem zwrócił uwagę na jeden drobny, ale może istotny szczegół. On był dziennikarzem serweru internetowego Actuality.sk i to, to medium, jak i wiele innych na Słowacji, należy do właściciela zagranicznego, który jest potężny. Gringier Axel Springer, Słowakia. Znamy, tak, w Polsce też. I to zwraca uwagę na to tło polityczne prawdopodobnie. Ponieważ teraz naprawdę na tle tego strasznego morderstwa dwójki młodych ludzi dochodzi do inscenizowanego i próby przynajmniej o przewrót polityczny, bo chodzi o obalenie premiera Roberta Fico, który już podał się do dymisji, i jego koalicyjnego rządu, czyli partii Smer, socjaldemokracja, Słowackiej Partii Narodowej i partii kojarzonej z węgierską mniejszością Most Hit.
Ale Robert Fico od 2006 roku jest dominatorem słowackiej sceny politycznej. On w pewnym sensie też odpowiada za to, że na Słowacji jest swoisty, nazwijmy to, układ. Pewna niemożność doprowadzenia niektórych śledztw do końca, pewne ciemne połączenie faktycznie biznesu z polityką, to tam ma miejsce, naprawdę. I o tym Kucjak pisał. I to jest faktyczny problem. I przeciwko temu właśnie protestują te dziesiątki tysięcy młodych ludzi na ulicach Słowacji. Tylko problem polega na tym, że jeżeli ma się obalić ten rząd, to co zamiast niego? Właśnie. Ponieważ kto na tym słowacka opozycja. No, jak na razie na przykład idą preferencje w górę partii, którą można śmiało nazwać faszystowską, partii pana Kotleby. A to jest faktycznie ultranacjonalista słowacki, który jawnie odwołuje się do symboliki słowackiego państwa w czasie II wojny światowej. To było państwo, dokładnie państwo satelickie Niemiec. No, ten już ma gdzieś, przepraszam, ale nie wiem dokładnie ile, ale wzrosło mu poparcie o 2%. Mhm. On na tym korzysta. Korzysta na tym Słowacka Partia Narodowa, która jest nacjonalistyczną partią. Traci natomiast partia Smer, która można powiedzieć jest standardową partią socjaldemokratyczną. A wszystkie te pozostałe partie poza partią Smer to są partie, no, ja bym to określił jako planktonowe, kanapowe, bo ich poparcie to jest góra 10%, podczas gdy Smer ma 20 ileś, no. Więc ta opozycja nie jest w stanie przejąć władzy. To jak gdybyśmy doprowadzili do ad absurdum ten argument, że ulicy Pratysławskiej teraz która domaga się nowych wyborów, to będzie rządził chaos. No tak, ja bym tylko, jeśli można coś dodać, chciałabym powiedzieć, że z punktu widzenia wolności słowa, zasad wolności właśnie prasy, to jest strasznie niebezpieczna sytuacja, z którą mamy właśnie teraz do czynienia, dlatego że dziennikarze jakby stali się narzędziem rozgrywek grup zupełnie, znaczy po prostu narzędziem rozgrywek, które są... Jest bardzo, może być podobnie, ale to jest bardzo niebezpieczne, no bo jeżeli czymś innym są słowne ataki, a czymś innym jest fizyczne eliminowanie kogokolwiek. W Unii Europejskiej, przypomnę, w październiku również mieliśmy do czynienia z zamordowaniem spektakularnym dziennikarki śledczej. I w ubiegłym roku, prawda? Po prostu na Malcie. Więc wygląda na to, że po prostu sytuacja, a teraz właśnie na Słowacji, to dlatego jest takie niebezpieczne, no bo przecież dziennikarz powinien mieć zapewnione w każdym demokratycznym państwu po prostu bezpieczeństwo pracy. Nie powinien bać się iść do pracy, podejmować jakichś tematów. Jeżeli zrobi coś nie tak, że tak powiem, czyli, nie wiem, oskarży kogoś niewłaściwie, są narzędzia demokratyczne. Jest sąd, można go pozwać o ochronę dóbr osobistych, więc narzędzia państwo demokratyczne powinno mieć, żeby się bronić przed samowolą dziennikarzy. A jeżeli eliminuje się ich w taki sposób, to znaczy, że gry o władze toczone przecież w demokratycznych państwach Unii Europejskiej przekraczają już granice, które możemy tolerować, no bo nie można przechodzić obojętnie wobec tego, że ktoś kogoś zabija po to, żeby pokazać, że ktoś inny powinien sprawować władzę. Trawestując właśnie znane słowa, które zwykle powtarzamy, z czego się śmiejecie, sami z siebie się śmiejecie, to możemy powiedzieć tak, z czego się Polacy oburzacie, że zabito Jana Kuciaka? Na samych siebie się oburzajcie, bo zabójstwo Jarosława Żyntary od tylu lat jest niewyjaśnione. Krzysztof Kazimierczak, dwa zdania. No ja króciutko powiem tylko, no tutaj kontekst jakiś polityczny, jakiś element rozgrywek, że zabójstwo dziennikarza miało na celu wywołać tutaj jakieś zmiany polityczne, znaczy no to jest też dywagowanie. Tutaj mówimy o różnych motywach tego zabójstwa. Ono chyba jest najmniej umotywowane, ponieważ nikt nie mógł spodziewać się, że wywoła to takie reakcje. Jednak w dużej mierze są one reakcjami społecznymi i to nie było przewidywalne i poza tym no mogło to przebiegać też zupełnie w innym kierunku. Także ja bym tutaj tego motywu jakiegoś, oczywiście, no gry właśnie polityczne odbywają się wszędzie. Na Słowacji na przestrzeni lat odbywały się one bardzo mocno, przecież tam było sporo afer związanych ze służbami specjalnymi też i tak dalej, więc to jest tak. Natomiast tutaj nie możemy rozstrzygać. Natomiast no zajmijmy się właśnie tym, co jest pewne. Jeśli chodzi o Polskę, mamy zabójstwo Jarosława Żyntary, które po prostu było zupełnie traktowane jakby coś, tak jakby się nic nie
nie wydarzyło w Polsce. I obecnie nadal, ja nie mówię o tym, żeby codziennie mówić, że Jarosław Ziętara został zamordowany. Natomiast po prostu trzeba pokonać jakiś ten mur właśnie takiej dezinformacji. Dezinformacji, która pozwala obecnie oskarżonemu Aleksandrowi G. mówić w sądzie z uśmiechem, no przecież to jest zaginiony człowiek, nie ma zwłok, nie można mówić o zabójstwie. Tak nie powinno być w państwie prawa, tak nie powinno być, nie powinno być tak, że triumfuje zło i to, takie zło powoduje, że dziennikarze właśnie mają obawy. To, że na przestrzeni lat wielokrotnie mówiono w różnych kontekstach, bo skończysz jak Ziętara, prawda? Tak nie może być. To jest kierunek, który powoduje, że dziennikarze zamiast właśnie dobierać się do spraw, które no zawsze są sprawy, które są w jakiejś sferze ryzyka, to dziennikarze właśnie wyhamowują się już nie tylko pod wpływem jakichś właścicieli mediów, ale także ze względu na swoje prywatne obawy, oparte na bezsilności organów ścigania. Ja bym dodał tutaj jeszcze jedno takie już chyba puentujące zdanie, że nie jest zbyt pocieszającym fakt, że w Polsce tych wyrywnych, narażających się dziennikarzy praktycznie nie ma, albo jest ich bardzo mało. To chyba nie najlepiej świadczy o stanie naszego dziennikarstwa, czyli o nas wszystkich. I tak pro domo sua kończę naszą debatę, tym razem na trzy miasta, Kraków, Poznań i Warszawa. Dziękuję Władimirowi Petrylakowi, niezależnemu komentatorowi z Czech i Słowacji. Dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję. Dziękuję Jolancie Hajdasz, wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dziękuję za zaproszenie i rozmowę. Dziękuję bardzo i dziękuję Krzysztofowi Kazimierczakowi, że niezłomnie upomina się o Jarosława Ziętarę. To naprawdę twoja wielka zasługa. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu również za uwagę i za wysłuchanie naszej debaty. Była to audycja Debata Jedynki.